raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na raport, w którym przygotowaliśmy dla Państwa najnowsze wiadomości z naszego regionu, a wśród nich między innymi. Powiemy o kobiecie, która wpadła pod pociąg w Jaworznie. O nielegalnych składowiskach odpadów niebezpiecznych w Sosnowcu. Oraz o rozbudowie trasy NS w Rudzie Śląskiej. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dzisiaj na dworcu PKP w Szczakowej w Jaworznie. Kobieta podczas czekania na pociąg wpadła pod niego. Do zdarzenia doszło przed godziną 8 rano na dworcu PKP w Szczakowej. Z relacji świadków wynika, że kobieta czekając na pociąg wychyliła się, zobacząc, czy on nadjeżdża. Niestety spadła na tory. Według świadków dwóch, którzy byli przy tym całym zdarzeniu, którzy całą historię jakby przekazali dowódcy biorącemu udział przy akcji, wyglądała tak, iż kobieta wychyliła się patrząc, czy nadjeżdża pociąg właściwy dla niej. No i niefortunnie jakoś tak stanęła, straciła równowagę i upadła na torowisko. Na szczęście ci świadkowie, którzy przy tym zdarzeniu byli na tyle opanowani, iż powiedzieli, żeby się skuliła, jakby przykleiła do jednej ze stron tego torowiska, żeby nadjeżdżający pociąg ją gdzieś nie przehaczył. Poinformowali o tym drużnika. Drużnik odpowiednio poinformował maszynistę, który wiedział, że takie zdarzenie ma miejsce. Odpowiednio wcześniej zaczął, że tak powiem, awaryjnie hamować i na szczęście ten pociąg tej pani, że tak powiem, nie uderzył, nie doszło do potrącenia przez ten pociąg. Ona została, ta pani, że tak powiem, nieodepchnięta, nawet tylko pod pługiem się gdzieś tam znalazła do osi pociągu, że tak powiem, ona nie dotarła, ten oś pociągu jej nie uderzyła. Skutkiem tego upadku było tylko i wyłącznie albo aż złamanie nadgarstka. Koledzy, którzy przyjechali na miejsce akcji, wezwali LPR, ale okazało się, że pogotowie, które dotarło szybciej na miejsce, kompletnie było w stanie ją zaopatrzyć. Kobieta została zabrana do szpitala na dalsze badania. Warto również przypomnieć, aby nie zbliżać się do krawędzi peronu, bo może to skończyć się zupełnie inaczej niż w tym przypadku. W Sosnowcu odbył się briefing prasowy w sprawie nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Nie tylko Sosnowiec boryka się z problemem mafii śmieciowej. Dzikie i nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych to problem Sosnowca, ale także innych miast całej Polski. Niektóre firmy zajmujące się wywozem odpadów chcą ugrać swój biznes przez wykorzystanie obowiązującego prawa. Teren, na którym miał miejsce pożar, czy ten w 2020, czy te w 2022 roku, nie jest terenem miasta, jest terenem Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu firmy prywatnej. Natomiast ta firma funkcjonuje, a właściwie powinien użyć zwrotu nie funkcjonuje i to doprowadza do sytuacji, w której nie można prowadzić skutecznej egzekucji wobec tego podmiotu. My oczywiście wspólnie z organami ścigania współpracujemy i staramy się doprowadzić do sytuacji takiej, żeby ta firma była chociażby reprezentowana, natomiast no, problem jest taki, że trudno jest znaleźć osobę, która byłaby w stanie prowadzić interesy, czy też reprezentować tą spółkę. Przez to tak jakby no, my nie możemy wyegzekwować skutecznie uprzątnięcia tych odpadów przez tego, który jest za to odpowiedzialny. Bo wszystkie służby państwowe, policja, straż pożarna na bieżąco monitorują miejsca pod kątem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Myśmy ze swojej strony podjęli działania też przy pomocy naszej Straży Miejskiej, jak i innych służb miejskich w celu szczegółowego monitorowania tego typu terenu, który, jak pan prezydent powiedział, nie jest terenem w zarządzie miasta, za które miasto niestety odpowiada i to nam niestety z różnych aspektów prawnych przeszkadza w takim pełnym monitorowaniu tego, co tutaj się dzieje, ale myślę, że te działania, które podjęliśmy na chwilę obecną na terenie miasta Sosnowca, nie pozwolą, żeby doszło czegoś takiego jak w Zielonej Górze. W Rudzie Śląskiej została podpisana umowa o realizację rozbudowy trasy NS od Rudy Śląskiej do Bytomia. Umowa została podpisana na budowę pierwszego odcinka od węzła z drogową trasą średnicową do ulicy Magazynowej. Cały projekt trasy NS od drogowej trasy średnicowej do Bytomia będzie złożony z 4 odcinków. Ta NS-ka tak naprawdę jest obwodnicą każdej z dzielnic naszego miasta i to mamy w kierunku północnym. Na południe we wrześniu powinniśmy oddać fragment ponadkilometrowy
trasy NS i to jest od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej i zostaje jeden fragment od Bielszowickiej do samego węzła z A4, gdzie będziemy mieli już pełny przejazd właśnie od DTS-ki do A4. Dalsza rozbudowa trasy jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dlatego w wydarzeniu wziął udział również wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. W Rudzie Śląskiej to już kolejne wsparcie, jeśli chodzi o budowę trasy NS. Dlaczego to robimy? No bo to droga ponadlokalna. To jest droga, która będzie służyła nie tylko Rudzie Śląskiej, ale ościennym miastom, a i wszystkim przejeżdżającym przez Rudę Śląską. Będzie służyła tranzytowi, będzie służyła rozwoju też biznesu, transportu, a więc tego typu inwestycje mamy pełną świadomość, że gminy same po prostu w swoich budżetach nie udźwigną. Stąd nasze zaangażowanie, czy to w program budowy obwodnic, czy to w program budowy strategicznych dróg miejskich. Miasto na realizację tego zadania otrzymało ponad 57 milionów złotych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 70 milionów złotych. W Urzędzie Miasta w Bytomiu odbyła się specjalna konferencja z udziałem żonglera Krzysztofa Drabika, o którym mówiliśmy niedawno i który zdobył Kilimandżaro w szczytnym celu. To właśnie te butelki towarzyszyły Krzysztofowi Drabikowi podczas zdobycia szczytu Kilimandżaro, aby wesprzeć dzieci z niepełnosprawnością w Kenii oraz budowie centrum rehabilitacji. Podczas dzisiejszej konferencji powiedział on, co było dla niego najtrudniejsze. Przygotowałem się na to, że będą bardzo mocno obciążone barki, nadgarstki, dłonie, przedramiona. Natomiast koncentracja w trakcie wykonywania tego rekordu była tak naprawdę na całkowitym skupieniu między tym, gdzie miałem żonglować, gdzie iść i żeby się nie przewrócić. Oczywiście na trasie były kamienie większe, mniejsze. No i to było takie coś, czego nie przewidziałem kompletnie praktycznie. Wszystko przewidziałem, ale nie przewidziałem tego, że oczy tak bardzo mocno się będą skupiać i koncentrować kilka, nawet czasami kilkanaście godzin dziennie. Warto wspomnieć, że to nie pierwsza tego typu akcja pomocowa, której podjął się bytomianin. Już wcześniej angażował się on w pomoc afrykańskim dzieciom z porażeniem mózgowym, autyzmem i zespołem Downa. Wiem, że różne ciekawe projekty realizował, lubi wyzwania, no i jest też człowiekiem, który działa niejednokrotnie na rzecz innych. Jakby druga myśl to była taka, że no to jest bardzo duże wyzwanie takie fizyczne, mentalne, zresztą przed chwilą o tym się przekonaliśmy, no ale bardzo się cieszę. Raz jeszcze powiem, każda taka akcja, wszyscy ludzie, którzy działają na rzecz potrzebujących, są warci uznania i wsparcia każdorazowo. Cała zbiórka pieniędzy zostanie przekazana na rzecz kenijskiej fundacji Help Furaha. Okres letni to czas, w którym pielgrzymi wyruszają na Jasną Górę, aby zanieść do Boga swoje intencje. Wierni oprócz pielgrzymek autokarowych wybierają również piesze wycieczki, a także coraz częściej rower. Jasna Góra jest gotowa na pielgrzymów. Choć sezon pielgrzymkowy trwa przez całe lato, to wielu pątników przybywa do Częstochowy w lipcu oraz sierpniu. W tym roku oprócz tradycyjnego pielgrzymowania przygotowano nowe możliwości. Na pewno nowością są pielgrzymki rowerowe, jak również pielgrzymki rolkowe. Pojawiają się coraz częściej także pielgrzymki biegowe. Zazwyczaj mają one charakter sztafetowy, bo nikt nie byłby w stanie tyle 10 km dziennie sam przebiec. Więc te różne formy przybywania na tą górę są coraz bardziej bogatsze i tutaj zawsze liczymy na kreatywność pielgrzymów. Zawsze najważniejszym celem jest to, żeby przybyć na Jasną Górę. Pielgrzymi zawsze chcą w jakiś sposób doświadczyć trudu pielgrzymowania i dla jednych będzie to marsz, dla innych będzie to jazda rowerem, dla innych jeszcze rolki, a dla innych po prostu bieg. Jasna Góra przyciąga nie tylko pielgrzymów, ale również turystów chcących zapoznać się z historią tego wyjątkowego miejsca. No właśnie, to jest niezwykły fenomen Jasnej Góry, który przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i turystów, bo oczywiście część osób na Jasną Górę przybywa ze względów religijnych, część przybywa ze względów turystycznych, chcąc podziwiać piękno architektury. I ich też staramy się wszystkich jednakowo życzliwie przyjąć, bo Pan Bóg na różne sposoby działa na człowieka. Oczywiście Jasna Góra jest niezwykłym fenomenem, w ogóle jeśli chodzi o sanktuaria na świecie, bo wśród tych najbardziej znanych sanktuariów na świecie jest to jedyne sanktuarium, gdzie Matka Boża nigdy się nie objawiła. Kiedy ktoś udaje się do Medjugorje, do Fatimy, do Lourdes, do La Salette, czy do Guadalupe, do Meksyku, wszędzie tam Matka Boża się objawiała i to tam sprawia jakąś taką formę ciekawości pielgrzymów. Na pątniczym szlaku możemy spotkać wszystkie pokolenia, a wraz z nimi wiele ludzkich historii. No to już jest któryś raz, nawet bym powiedziała kilkanaście razy już jesteśmy na tej pielgrzymym szlaku, szlakiem Orli Gniazd, pielgrzymka ze Świerklan. No i cóż, każdy chyba troszeczkę inaczej, każdy coś tam gdzieś w serduchu ma i niesie z sobą.
No my też mamy dzisiaj taką ważną dla nas sprawę. Może łezka troszkę w oku się kręci. Mam nadzieję, że to pomoże i będzie jak co roku dobrze. No pierwsze, to jest przeżycie straszne, tego się nie da opisać. My są z Radzionkowa, czyli Kotarnowskich Gór. No i tu co roku mamy mszę i tu właśnie przyjeżdżamy co roku. W Rybniku odbył się briefing prasowy, który dotyczy polityki cenowej w Rybniku w zakresie usług świadczonych na rzecz mieszkańców. W Rybniku od niedawna prowadzona jest polityka, która ma chronić mieszkańców przed dużymi podwyżkami cen. Dlatego też powstała m.in. karta mieszkańca, czy też obniżka cen opłat za gospodarowanie odpadami, a także utrzymanie cen w komunikacji miejskiej. W miesiącu kwietniu wprowadziliśmy ofertę dla mieszkańców, która utrzymuje ceny usług w jednostkach kultury, na terenach sportowych, w Mosirze Rybnik, która utrzymuje ceny na niezmienionym poziomie. Korzystamy z karty Rybka. Do tej pory blisko ponad 9 tysięcy mieszkańców taką kartę sobie wyrobiło. Większość kart, tak jak zresztą miasto sugerowało, jest w aplikacji mobilnej. Cieszy się ta oferta dość dużym wzięciem. W najbliższy czwartek zostanie zwołana również sesja dodatkowa, podczas której radni Rybnika podejmą temat obniżki cen za wywóz odpadów. Pan prezydent zaproponował cenę 24 zł na przeszły rok, na 2024 rok, czyli do końca trwania obecnej umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów na terenie miasta Rybnika. Dodatkowo pan prezydent zdecydował, patrząc na dotychczasowy poziom recyklingu, poziom składowania, w zasadzie obniżenie tego poziomu składowania, a także na wzrastającą ilość kompostowników, pan prezydent zdecydował, żeby w ostatnim kwartale zaproponować mieszkańcom Rybnika specjalny bonus, tak zwany 300+, dla rodziny czteroosobowej obniżka cen wywozu odpadu do 8 zł za osobę będzie oznaczać w skali kwartału obniżkę o 300 zł. W transporcie zbiorowym w Rybniku zachodzą rewolucje w związku z taborem. Autobusy były napędzane dieslem, a teraz to również gaz, energia elektryczna, hybrydy oraz wodór. Bez zmian są ceny. Ceny, jeśli chodzi o przejazdy, czy to jednorazowe, czy o bilety miesięczne. W Rybniku bilet miesięczny kosztuje 84 zł, ulgowy 42. Dzięki temu, że utrzymaliśmy tak niskie ceny biletów miesięcznych czy jednorazowych, ilość pasażerów wzrosła. Tradycyjnie zapraszam Państwa teraz na wiadomości z kraju i ze świata. Tatrzański Park Narodowy poinformował na swojej stronie internetowej, że od dzisiaj zaczyna się remont nawierzchni bardzo popularnego szlaku turystycznego z przełęczy między kopami na halę gąsienicową. To jeden z najczęściej wybieranych przez turystów szlaków, ponieważ jest najkrótszym prowadzącym z Zakopanego do schroniska Murowaniec. Od wtorku do odwołania będą trwały prace, które mogą utrudnić przejście, jednak szlak nie będzie zamykany. W centralnej Turcji doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,5. Do wstrząsów miało dojść przed godziną 8 rano, a epicentrum było 86 km od Adany. Trzęsienie ziemi o magnitudzie powyżej 5 jest opisywane jako silne i odczuwalne przede wszystkim dla osób przebywających w budynkach, które mogą kołysać się na skutek wstrząsów. Turecki rząd poinformował, że wstrząsy były odczuwalne w Stambule i w stolicy Ankarze. Na tę chwilę nie stwierdzono żadnych poważnych konsekwencji trzęsienia ziemi. Lotnisko w Palermo na włoskiej Sycylii zostało zamknięte w nocy z powodu pożaru, który niebezpiecznie zbliżył się do portu. O 11:00 lotnisko wznowiło pracę. Z powodu pałów na Sycylii w niektórych miastach i miejscowościach wystąpiły przerwy w dostawach prądu i wody. Na Sycylii trwa 55 pożarów, najwięcej wybuchło w rejonie Palermo. Krytyczna sytuacja utrzymuje się też koło Trapani i Messyny. Gaszenie ognia przez śmigłowce utrudnia silny wiatr. Od tygodni na południu Włoch panują ekstremalne upały. W poniedziałek w Palermo na Sycylii odnotowano rekordowe 47 stopni Celsjusza. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym porozmawiam z posłem Platformy Obywatelskiej Wojciechem Saługą. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.